Jakie czynniki zdecydowały o sukcesie Oknoplastu na wymagającym i konkurencyjnym rynku? Grupa Oknoplast od wielu lat jest dostępna na wielu rynkach, zarówno europejskich, jak i w tej chwili już też za oceanem. Od wielu lat konsekwentnie realizujemy założone cele i założoną strategię. Tak naprawdę bardzo mocno dostosowujemy się do wymagań klientów na poszczególnych rynkach i to jest właśnie takim naszym głównym czynnikiem sukcesu. Mówię tutaj nie tylko o dostosowaniu się pod względem produktowym, co jest oczywiste, ale również tak pod względem właśnie korporacyjnym, podpowiedzi od strony sprzedażowej, od strony standardów i procesów i tego bardzo mocno pilnujemy i to przynosi nam właśnie sukces na poszczególnych rynkach. Proszę powiedzieć, jakie wyzwania stoją przed Państwa firmą w bieżącym roku? Przede wszystkim dalej utrzymanie tych założonych celów, konsekwentne realizowanie strategii. Wiadomo, ten rynek, cała branża budowlana od roku 2020 bardzo mocno się zmieniła. Najpierw mieliśmy COVID, później mieliśmy zachwianie łańcucha dostaw, później galopująca inflacja. To tak naprawdę dotyczy wszystkich rynków, na których występujemy. Natomiast ta konsekwencja w realizacji celów, ale też pewna elastyczność, która pomaga nam bardzo szybko reagować na te rzeczy, które na rynkach się zmieniają, dostosowywanie się właśnie do tych zmian i proponowanie nowych rozwiązań dla naszych odbiorców i to od strony produktowej, ale również właśnie od takiej strony czysto innowacyjnej, czysto wdrożeniowej, to właśnie nam to jest takie wyzwanie, które staramy się w tej chwili realizować, które staramy się utrzymywać i konsekwentnie właśnie wdrażać w życie.